A wydawnictwo Smak Słowa zaprasza do wysłuchania audiobooka. Jörn Horst, Thomas Enger. Punkt zero. Ceną za sławę jest śmierć. Przekład Milena Skoczko. Czyta Tomasz Sobczak. Let's do it. Ostatnie słowa Garego Gilmora przed egzekucją. Niedziela 9 maja 1999 roku. Policyjne radio zatrzeszczało. Tu 01. Szukam wolnego radiowozu w rejonie Agmund Boltzwej 25 w Teysen. Aleksander Bliks rzucił szybkie spojrzenie gardowi Fosemu. Przecież to rzut kamieniem stąd, stwierdził. Fossę wziął do ręki mikrofon. Bliks dodał gazu. 01, tu Fox 21 zameldował fosę jesteśmy na 27 możemy być na miejscu za jakąś minutę blix włączył niebieskie światła i syreny a wnętrze pojazdu wypełniły kolejne trzaski fox 21 przyjąłem zgłaszający twierdzi że słyszał strzał pod tym adresem często dochodzi do awantur domowych awantury domowe pomyślał blix Zdarzyło mu się kilka razy interweniować w takich sprawach, ale to, że padł strzał, źle wróżyło. Skręcił w Agmund Bolzwej za cmentarzem Östre. Znowu przyspieszył i przemknął obok kamienic z balkonami wychodzącymi na ulicę. Obok samochodów zaparkowanych wzdłuż chodnika. Obok brzus oddalonych od siebie o wiele metrów. Właśnie do tego byli szkoleni. Właśnie na to czekali, żeby znaleźć się na prawdziwym miejscu zdarzenia. Przez cały rok siedzieli na tylnej kanapie, każdy w swoim radiowozie, zanim w końcu im zaufano. Blix zacisnął dłonie na kierownicy. Zdaje się, że to tutaj, powiedział Fosse, wskazując niewielką grupkę ludzi na chodniku. Blix zahamował i zatrzymał pojazd w poprzek drogi. Wyłączył silnik i syrenę, ale zostawił niebieskie światła ostrzegawcze. — Odgłos wystrzału doleciał stamtąd! — wyjaśniła kobieta, wskazując mały biały dom, gdy policjanci wysiedli już z radiowozu. — To brzmiało jak duży kaliber — dodał mężczyzna. — Czy potem ktoś stamtąd wychodził? — spytał Blix. — Albo wchodził? — kobieta zaprzeczyła ruchem głowy. Ile osób tam mieszka? spytał Fosse. Cztery odrzekła inna kobieta. Mają dwie małe córeczki, ale wydaje mi się, że tylko jedna z nich jest w domu. Blix zaklął w myślach. Okej, okay, powiedział. Wracajcie do domów i nie wychodźcie na zewnątrz. Zamknijcie dobrze drzwi. Grupa gapiów rozpierzchła się. Blix sforsował ogrodzenie wokół posesji. – Ty zajmij się tą stroną domu, a ja zajmę się drugą, okej? Okay? – Chyba nie zamierzasz wchodzić do środka – zaprotestował Fosse. – Oddano strzał – powiedział. – W środku mogą być małe dzieci. – Pomyśl o własnym bezpieczeństwie – rzekł Fosse i przypomniał mu mantrę powtarzaną przez instruktorów w szkole policyjnej. – Musimy zaczekać na posiłki – Blix znał procedury. Wiedział, że powinni obserwować miejsce zdarzenia z bezpiecznej odległości i czekać na wsparcie. Ale to nie było zadanie z podręcznika. Posiłki przybędą za dziesięć minut, odparł. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Wrócił do radiowozu, otworzył bagażnik, a następnie sejf na broń służbową. Wyjął pistolet i załadował sześć naboi. Poważnie? Musimy pomóc dzieciakowi. Wszedł mu w słowo Blix, wyminął Fosego, jeśli jest w środku. Zatrzymał się przed drzwiami wejściowymi i usiłował zajrzeć przez grubą szybę, która ciągnęła się od klamki do górnej krawędzi drzwi. Nic nie zobaczył. Odwrócił się w stronę kolegi. Długo masz zamiar tam stać? Fosę przeniósł ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Nie podoba mi się to, powiedział. – Mnie też nie, ale musimy coś zrobić. Okrążył dom od prawej strony. Próbował wspiąć się na palce, żeby zajrzeć do wnętrza przez okno w ścianie, ale nie sięgał tak wysoko. Poszedł dalej. W niewielkim ogrodzie na tyłach domu wciąż leżały kupki ubitego śniegu. Krzewy były brązowe i rachityczne. Rzucił okiem na zardzewiałą huśtawkę i zniszczoną werandę. Fotele z poduszkami ogrodowymi. Puste brązowe butelki po piwie na podłodze werandy, wypełniona po brzegi popielniczka, a obok niedopałki papierosów. Stąpał ostrożnie, wiedział, że odgłos kroków zdradzi jego położenie. Okna salonu były duże, ale odbijające się w nich światło utrudniało mu zajrzenie do środka. Jednocześnie on sam był doskonale widoczny. Zawrócił w stronę drzwi wejściowych. Zobaczył, że Fosse siedzi w samochodzie. Słyszał, że rozmawia z centralą operacyjną. Blix wcisnął do ucha słuchawkę. Najbliższy patrol znajdował się w odległości dwunastu minut jazdy. Blix nacisnął klamkę. Drzwi zaskrzypiały, nie były zamknięte na klucz. Otworzył je na oścież i zrobił dwa kroki naprzód. Zatrzymał się, nasłuchiwał. Cisza. Ale czy na pewno? To był jęk, szloch, a może ktoś powiedział ciśn. Poszedł dalej, unosząc broń. Zostawił za sobą otwarte drzwi w nadziei, że fosę ruszy za nim. Deski podłogowe zaskrzypiały. Korytarz zaprowadził go w głąb domu. Policjant zajrzał do najbliższego pomieszczenia i szybko cofnął głowę. Mała toaleta z umywalką. Powtórzył manewr w następnym pomieszczeniu. Pusto. Wstrzymał oddech i znowu zaczął nasłuchiwać. Cisza. Zły znak. Drzwi w kuchni były uchylone. Pchnął je powoli. One także zatrzeszczały. Puścił je. Na podłodze utworzyła się wielka kałuża krwi, która częściowo wsiąkła w tkany chodnik. Kobieta leżała nieruchomo na plecach. Głowę miała zwróconą w bok. Widział jej otwarte pozbawione życia oczy. Przełknął ślinę, poczuł szybkie i ciężkie uderzenia serca. Wstrzymał oddech na parę sekund, po czym wyciągnął przed siebie broń, zrobił kilka kroków w głąb kuchni, uważając, żeby nie wejść w krew. Pochylił się i sprawdził puls. Niewyczuwalny. Wyprostował się, zbliżył usta do mikrofonu przymocowanego do klapy marynarki. Zero jeden tu Fox 21 alfa. Kobieta nie żyje. Zastrzelona. Powtarzam, kobieta nie żyje. Zastrzelona. Trzeszczenie w słuchawce. Blix minął ofiarę. W samym środku jej klatki piersiowej zobaczył ziejącą dziurę. 01 przyjąłem. Nie podchodź bliżej. Głos był ochrypły i wydobywał się z wyraźnym wysiłkiem. Dobiegał z głębi mieszkania. Blix zatrzymał się, wychylił w stronę drzwi i zajrzał do salonu. Przed szklaną ławą stał mężczyzna z bronią w ręku i celował w głowę jasnowłosej dziewczynki, która mogła mieć nie więcej niż pięć lat. Płakała cicho, łkała, trzęsła się. — Nie podchodź bliżej, bo strzelę — powtórzył mężczyzna. — Zastrzelę i ciebie, i ją przesunął gwałtownie pistolet w stronę dziewczynki blix miał nadzieję że mała nie widziała martwej matki spokojnie powiedział słyszał że jego głos drży odłóż broń rozkazał mężczyzna bardzo proszę nie odłóż broń powiedziałem mężczyzna był przed czterdziestką spocony miał brodę i krótkie rzadkie włosy które sterczały pionowo w górę skierował broń w stronę blixa Żadnego drżenia ręki, żadnej nerwowości, czysta desperacja. Dziewczynka zamknęła oczy, łzy płynęły jej ciurkiem. Nie rób nic głupiego, powiedział Blix. Starał się przypomnieć sobie wszystko, czego się nauczył w szkole, co powinien powiedzieć i jak się zachować w takiej sytuacji, ale teraz, kiedy właśnie się w niej znajdował, nie przychodziły mu do głowy żadne sensowne strategie. Musiał improwizować, spróbować przemówić napastnikowi do rozsądku. Pomyślał o Maretę, która czekała na niego w domu, która nigdy nie zaakceptowała jego zawodu, która zawsze ostrzegała go przed niebezpieczeństwami, na które będzie narażony. Pomyślał o trzymiesięcznej Iselin. Opuścił broń. Jak masz na imię? Zapytał, starając się uspokoić oddech. Mężczyzna nie odpowiedział. Za kilka minut cały dom zostanie otoczony, ciągnął Blix. Nie wyjdziesz stąd cały. One są moje, wycedził mężczyzna. Moje. I na pewno chcesz zobaczyć, jak dorastają, przytaknął Blix. Szukał wzrokiem drugiego dziecka, ale była tam tylko ta jedna dziewczynka. Nikt mi ich nie odbierze, powiedział. Słyszysz? Słyszę, ale bardzo Cię proszę, nie pogarszaj sytuacji. Odłóż broń, powtórzył mężczyzna z jeszcze większą determinacją w głosie. Mówię ostatni raz, wynoś się stąd. To jest mój dom. Blix wyczekiwał dźwięku syren, wyczekiwał fosego. Nie mogę tego zrobić, odparł. Spojrzał na dziewczynkę i szybko odsunął od siebie myśl o własnej córce. Nie mogę stąd wejść. Nie teraz, kiedy ty daję ci pięć sekund, przerwał mu. Blix przeniósł wzrok na mężczyznę. Biały podkoszulek, brudny, plamy od potu na brzuchu, kręcone włosy na klatce piersiowej, wystające spod koszulki. Bardzo proszę. Pięć. Nie zrobi tego, pomyślał Blix. To tylko czcze pogróżki. Może usiądziemy razem i cztery. Policjant wstrzymał oddech i przełknął ślinę. Porozmawiajmy spo... Trzy. Blix zacisnął palce na broni. Pomyśl o swojej córce. Pomyśl o tym, co jej odbierasz. Dwa. Facet wygląda na szaleńca, pomyślał Bliks i uniósł broń. Przecież ona ma dopiero pięć lat? Bliks położył palec na spuście. Jeden. Zrobi to, pomyślał Bliks. Do diabła. Zrobi to. Wystrzał. Rozdział pierwszy. Koła tramwaju zadudniły na szynach na Droningen's Gate, wyrywając Aleksandra Blixa z półsnu. Wyprostował się na siedzeniu, przetarł twarz dłonią i uśmiechnął się do kobiety, która usiadła naprzeciwko niego, chociaż nawet nie zauważył kiedy. Z tyłu hałasowała grupa młodzieży. Rudowłosy chłopak wymachiwał telefonem, który próbował mu odebrać szczupły i niewysoki równolatek. Reszta towarzystwa śmiała się za każdym razem, kiedy mu się to nie udawało. Nikt ze współpasażerów nie zwracał na to uwagi. Chłopak ze smartfonem przecisnął się na czoło wagonu. Ten drugi szedł za nim, wołając coś, czego nie dało się zrozumieć, ale w jego głosie słychać było rozpacz. Kiedy Rudzielec z komórką mijał Bliksa, ten wyciągnął rękę i zatrzymał go mocnym, zdecydowanym ruchem zapowiedziano kolejny przystanek. Schweigard's Gate. Śmiech nastolatków z tyłu wagonu błyskawicznie ucichł. Blix wstał, zabrał prześladowcy telefon i zwrócił go właścicielowi. Tramwaj się zatrzymał i otworzyły się drzwi. Tutaj wysiadasz, powiedział Blix do rudowłosego chłopaka. Nie ja wysiadasz, przerwał mu Blix i zaprowadził go do wyjścia. Chłopak wylądował na zewnątrz. Drzwi się zamknęły i tramwaj powoli ruszył dalej. Blix złapał się uchwytu chwytu i stał do następnego przystanku. Gdy wysiadał, siedząca naprzeciwko niego kobieta posłała mu uśmiech. W powietrzu czuć było chłód. Blix postawił kołnierz kurtki i ruszył w kierunku komendy. Przeciągnął kartę dostępu, wpisał kod i podszedł do windy, nie spotykając po drodze nikogo, z kim musiałby rozmawiać. Wysiadł na piątym piętrze, zabrał ze sobą kubek kawy z dystrybutora i, lawirując między biurkami, dotarł do swojego stanowiska pracy, w rogu przestronnego wnętrza biurowego. Nie było jeszcze nikogo. Gdy Blix skończył czterdzieści lat, zaczął budzić się wcześniej, zanim jeszcze zadzwonił budzik. W domu nie miał czym zabić czasu, a w komendzie miał przynajmniej pewność, że dostanie kawę. Przerzucił kurtkę przez oparcie krzesła, położył jeden na drugim cztery brudne talerze ze stołówki i odstawił je na wolne biurko obok siebie. Potem zagalopował się i wypił łyk kawy, czekając, aż komputer się uruchomi. To się stało jego rytuałem. Każdego ranka wchodził na stronę godnego zwycięzcy. Większość zdjęć z wizerunkami uczestników była już przekreślona. Zostało tylko czworo graczy. Jednym z nich była Iserin. Wszyscy w komendzie o tym wiedzieli, ale nikt na ten temat nie rozmawiał. W każdym razie nie z nim. Stanowczo sprzeciwiał się jej udziałowi w programie, chociaż nie do końca wiedział, na czym on polega. Zarządzał, by córka wycofała się z reality show, znalazła sobie pracę albo podjęła studia. Finał kłótni był taki, że Iselin dała mu jasno do zrozumienia, że nie życzy sobie widzieć go w studiu podczas transmisji na żywo. Od tamtej pory z nią nie rozmawiał. Po kilku kliknięciach zobaczył, że Iselin jeszcze śpi. Kamera pracowała w trybie nocnym, ekran był zielonkawy, ze słabymi kontrastami, lecz mimo to zauważył, że w nocy zrzuciła z siebie kołdrę dziwne, ale w pewnym sensie od wielu lat nie wydawała mu się tak bliska, jak w tej chwili widziana okiem kamery. Przez pierwsze tygodnie trwania programu czuł się zażenowany faktem, że jego córka występuje w telewizji i cieszył się, że posługiwała się nazwiskiem panieńskim Merete. Ale od kilku dni przepełniała go duma. Iselin była jedną z osób, które zdaniem widzów najbardziej zasługiwały na milion koron nagrody. Zaczął przeglądać komentarze, głównie wulgaryzmy i nieprzyzwoite uwagi. Właśnie przed tym ją ostrzegał. Widzowie komentowali jej wygląd, to, co powiedziała i jak się zachowywała. Większość wpisów była zwykłym hejtem. Na szczęście znalazł również kilka pozytywnych komentarzy od osób, które kibicowały Izelin i przesyłały jej słowa otuchy i wsparcia. Nagle po drugiej stronie biurka stanął Gard Fosse z segregatorem pod pachą. Nie za wcześnie na serfowanie po stronach porno? Spytał i zaśmiał się z własnego żartu. Blix rzucił okiem na komisarza, po czym wszedł do systemu spraw karnych i uniósł kubek z kawą. Dzień dobry, szefie, powiedział, nie mając pewności, czy jego ironiczny ton był dla Fosego czytelny. Chciałbym, żebyś zajął się tą nową oznajmił komisarz bardziej formalnym tonem. Blix natychmiast podniósł na niego wzrok. Ja? Zaprotestował. Będzie tu o dziewiątej, rzekł Fosse, zerkając na stos brudnych talerzy, piętrzący się na pustym biurku obok Blixa, jakby chciał pokazać, że ta nowa właśnie tam będzie siedzieć. Blix zaczął układać leżące przed nim papiery. Fosę otworzył segregator, który trzymał pod pachą. Sofia Kowic, 26 lat, przeczytał. W połowie Chorwatka. Pięć lat temu ukończyła z wyróżnieniem szkołę policyjną jako jedna z najlepszych na roku. Dwa lata służyła na major a trzy w krim w akta. Briggs z wyraźną niechęcią odebrał od Fosego kartkę z danymi osobowymi. Wprowadzamy parytet płci, czy co? – Warknął. – To jest kandydatka o najlepszych kwalifikacjach – stwierdził komisarz. – Liczę na to, że się nią zaopiekujesz. Inni śledczy zaczęli zajmować miejsca wokół Bliksa. I jeszcze jedno – ciągnął Fosę, przewracając kartki w segregatorze. – W czwartek masz zajęcia na strzelnicy. – W porządku – wymamrotał blix Nie możesz odwlekać tego w nieskończoność – dodał Fosę. W przyszłym tygodniu wygasa twoja licencja. Powiedziałem: W porządku. Fosse stał przez chwilę i przyglądał mu się bez słowa, po czym odwrócił się i ruszył w stronę swojego przestronnego gabinetu, niknąc w głębi korytarza. Blix odprowadził go wzrokiem. Pomyślał o tym, jak różnie potoczyły się ich losy po szkole policyjnej. Najpierw koledzy z roku, potem partnerzy z patrolu, a kiedyś również najlepsi przyjaciele. Nie był w stanie zatrzymać filmu, który wciąż miał przed oczami. Wezwanie do Teysen, niebieskie światła, syreny. Wszystko, co później poszło nie tak. Rozdział drugi. Emma Ram otworzyła drzwi, odstawiła rower w korytarzu i zdjęła buty. Zrobiła kilka pompek, po czym napełniła szklankę wodą. Pijąc, sprawdziła amerykańskie strony o celebrytach, żeby zobaczyć, czy w ciągu nocy wydarzyło się coś godnego uwagi. TMZ donosiła o włamaniu do posiadłości Mariah Carey w Bel Air. People Magazine pisało o kłótni między Pink a Christina Aguilerą. Kolejna sprawa, którą mogę wykorzystać, pomyślała Emma. Zanim odłożyła telefon, sprawdziła jeszcze news now i przekonała się, że jej artykuł o Wendeli Kirsebom dobrze prezentował się na pierwszej stronie. Kolejny dzień z ludźmi, którzy z mniej lub bardziej ważnego powodu stali się sławni. Jak długo to wytrzymam? Westchnęła. Wolałaby zająć się czymś porządnym, czymś, co pozwoliłoby jej się wykazać i udowodnić, że jest zdolną dziennikarką, a nie tylko autorką bloga o celebrytach. Była ósma. Wlała w siebie jeszcze jedną szklankę wody i włączyła telewizor, żeby obejrzeć wiadomości. W Kabulu doszło do kolejnego samobójczego zamachu. Wojna gangów w Malm znowu zebrała śmiertelne żniwo. Według najnowszych danych bezrobocie w Hiszpanii nigdy nie było tak wysokie jak obecnie. A jeśli wierzyć prognozie pogody, to w stolicy Norwegii zapowiadał się piękny, choć zimny dzień. W czasie gdy Emma wykonywała ćwiczenia rozciągające prowadzący program Dzień Dobry Norwegio zachęcali widzów do obejrzenia kolejnej 20-minutowej porcji lekko strawnej papki. Jeden z prowadzących mężczyzna o okrągłej twarzy i sterczących wysoko lokach, siedział przechylony do przodu i kręcił się niespokojnie. Posłał szybkie spojrzenie swojej koleżance, poprawił okulary na nosie i powiedział. Moi drodzy, przez kilka następnych minut mieliśmy rozmawiać o tym, podniósł książkę, którą Emma natychmiast rozpoznała. Wieczna jedynka Sonii Nordstrom. Ale wygląda na to, że autorka trochę się spóźni, poranne korki. Sami rozumiecie. Emma uśmiechnęła się. Cała Nordstrom zawsze robiła to, co jej pasowało. Nie bez powodu Anita Gronwold, szefowa Emmy w News, nie nazywała Nordstrom inaczej niż Super Beach. A to oznacza, że jeszcze trochę poczekamy, zanim dowiemy się więcej na temat książki, która wywołała tyle szumu, chociaż nie ukazała się jeszcze na rynku. Głos zabrała współprowadząca program, długowłosa blondynka w nieprzyzwoicie dobrym humorze, jak na tak wczesny poranek. Tak, wydanie tej autobiografii było owiane tajemnicą. Powiedziała, szukając wzrokiem kamery. Nie ma wątpliwości, że Sonia Nordstrom prowadzi niezwykle intensywne życie. Wygrała wszystko, co było do wygrania w. kiedy człowiek uprawia taki sport jak ona. Emma prychnęła z pogardą w reakcji na tę oczywistą ignorancję gospodyni programu i ponownie napełniła szklankę wodą. Dziś jest absolutnie wyjątkowy dzień w życiu Sonii Nordstrom. Wtrącił drugi prowadzący. Sonia kończy pięćdziesiąt lat i właśnie z tej okazji jej autobiografia trafia dzisiaj do księgarni. Miejmy nadzieję, że wkrótce zaszczyci nas swoją obecnością. Zakończyła prezenterka z przesadnie szerokim uśmiechem. Tymczasem w naszym studiu witamy Petera Du Eriksena. Na kanapie zasiadł otyły 50 latek z mikrofonem przyczepionym do zbyt obcisłej koszuli. — Jesteś producentem reality show, który budzi mnóstwo emocji. — Chodzi oczywiście o godnego zwycięzcę. Program zmierza ku końcowi. Zostało czworo uczestników, a wieczorem będzie ich już tylko troje. — Tak, i dopiero teraz rozgrywka nabiera rumieńców. Emma ściszyła dźwięk i zdjęła bluzę. Pisała o tym programie niemal każdego dnia i miała go już serdecznie dość. Właściwie nie było w nim nic nowego. Dziesięcioro uczestników zamkniętych w domu, w którym kamery śledziły każdy ich ruch. Wzięła do ręki komórkę i zastanawiała się, czy nie spróbować zadzwonić do Nordstrom, ale odrzuciła ten pomysł. Superbitch nigdy nie odbiera, w każdym razie nie tak wcześnie rano. Poza tym za godzinę Emma miała spotkać się z jej wydawcą. Zdjęła resztę ubrań i poszła do łazienki. I chociaż mieszkała sama, zamknęła drzwi na klucz. Rozdział trzeci Wydawnictwo Solean mieściło się na Christian August Gate, naprzeciwko kafę Amsterdam. Nad wejściem zamiast wielkiego krzykliwego szyldu wisiała jedynie mała tabliczka informująca, że wydawnictwo jest otwarte od dziewiątej. Emma sprawdziła godzinę na telefonie komórkowym i wysłała szefowi Solean wiadomość, że zgodnie z umową czeka na niego przed wejściem. Dwie minuty później zjawił się sześćdziesięcioletni blondyn przy kości z egzemplarzem wiecznej jedynki w jednej ręce i komórką w drugiej. Amund Zimmer, domyśliła się. Emma, spytał, przytaknęła. Przepraszam, powiedział machając telefonem, jakby chciał wytłumaczyć spóźnienie. Nic się nie stało, zapewniła. Bardzo się cieszę, że dostanę książkę zanim trafi do księgarni. Proszę, powiedział wręczając jej egzemplarz. Napisz o niej coś dobrego. Już miał się odwrócić, żeby wejść do budynku, gdy Emma spytała. Wiecie, jakie ma plany na dzisiaj? Wskazała zdjęcie Soni Nordstrom na okładce książki. Cimer nie wydawał się zaskoczony pytaniem, a jednocześnie zrobiło mu się wyraźnie nieswojo, jakby miał nadzieję, że to pytanie nie padnie. Przejechał palcami po jasnych włosach i wykrzywił twarz w grymasie. Nagle zawibrowała jego komórka. Sprawdził ją szybko, zanim odpowiedział. Nie. Nie? Potrząsnął głową. Nie wiecie, dlaczego dziś rano nie pojawiła się w programie Dzień Dobry Norwegio? Nie, jeszcze nie udało mi się z nią skontaktować. Czy to normalne, żeby nie dotrzymywała takich umów? Wzruszył ramionami, po czym szybko je opuścił. Podobno zawsze zachowywała się jak primadonna, odparł. Ale ja mogę wypowiadać się wyłącznie o tym, jaka była, kiedy my się z nią spotykaliśmy. Nordstrom to profesjonalistka w każdym calu i dlatego to trochę dziwne, że nie pojawiła się w studiu telewizyjnym. Nie należy do osób, którym zdarza się zaspać. Sprawdził telefon, który właśnie zadzwonił, ale nie odebrał połączenia. Jakie inne spotkania zaplanowaliście dla niej na dzisiaj? Nie, zaczął Sonia, ma być właściwie wszędzie. Rano w telewizji, przed południem w radiu, potem konferencja prasowa tutaj o dwunastej. Wskazał kciukiem budynku za sobą. Na tej konferencji mają być obecni dziennikarze z niemal wszystkich gazet w kraju, a po południu i wieczorem znowu jakieś wywiady w radiu albo telewizji, chociaż oficjalnie o to nie wystąpili. Poprosiliśmy ją, żeby była dostępna przez cały dzień, że się tak wyrażę. I nie miała nic przeciwko temu. Była na to przygotowana. Komórka przestała wibrować. Cóż, kiedyś się pojawi? skwitowała Emma. Jasne, potwierdził i posłał jej przelotny uśmiech. Na pewno się pojawi. Znowu zadzwonił jego telefon. Niestety, muszę już lecieć. Widzisz, co się dzieje. Uniósł komórkę. Dziękuję za książkę, powiedziała. Z przyjemnością ją przeczytam. Cała przyjemność po mojej stronie. Cimer odebrał telefon i wrócił do środka. Emma stała zamyślona przez kilka sekund, potem odszukała numer do Sony Nordstrom i zadzwoniła. Dodzwoniłeś się do Sony Nordstrom. W tej chwili nie mogę odebrać tele- Emma przerwała połączenie i przez moment rozważała, co powinna teraz zrobić. Usiąść w swojej ulubionej kawiarni i przeczytać błyskawicznie książkę, czy. Tuż obok niej przejechał ze zgrzytem tramwaj. Osiemnastka. Dojechałaby nim do Ekeberg, gdzie mieszkała Sonia. Zaczęła biec i dogoniła tramwaj przy budynku sądu. Rozdział czwarty. Blix wsunął tępą końcówkę długopisu między zęby, zatrzeszczał kruchy plastik. Mężczyzna odchylił się do tyłu w fotelu i spojrzał na drugi koniec pokoju, gdzie Gard Fosse stał obok nowej podwładnej. Właśnie przedstawiał ją Tinę Abelwig i Nikolajowi Wibemu, śledczym z najdłuższym stażem w wydziale. Blix nie mógł pojąć, w jaki sposób Fosse zdołał wspiąć się na szczyt sekcji do spraw przemocy, nie mając w sobie ani jednego genu prawdziwego śledczego. A może, pomyślał i wypluł kawałek plastiku z długopisu, może właśnie dlatego tam się znalazł? Południowo europejskie pochodzenie Sofii Kowic rzucało się w oczy miała brązowe włosy średniej długości, ciemne oczy i o kilka tonów ciemniejszą karnację niż pozostali pracownicy wydziału. Gdyby ubiegała się o przyjęcie do policji dziesięć lat temu, nie spełniałaby wymagania dotyczącego minimalnego wzrostu. Fosse wskazał Blixa. Zanim do niego podeszli, Kowic zarzucała głową tak, że jej rozpuszczone włosy jeszcze korzystniej ułożyły się wokół twarzy. Blix odłożył długopis i zdjął z języka kilka drobinek plastiku, a potem wstał i uścisnął jej dłoń. Wymienili kilka grzecznościowych formułek. Sofia Kowic uśmiechnęła się, prezentując równe białe zęby. Słyszałam o tobie, powiedziała. Jakżeby inaczej to, co się wydarzyło w tej sen dziewiętnaście lat temu, przez długi czas przerabiano na zajęciach ze studentami szkoły policyjnej. Zdarzenie otrzymało nawet własną nazwę – tragedia w Teysen. Blix pokaże ci, jak pracujemy, wyjaśnił fosę. To będzie twoje miejsce pracy. Kobiec rozejrzała się dookoła. Blix powiedział dzień dobry Abelwick i Wibemu i przeciągnął plik dokumentów na swoje biurko. Stos brudnych talerzy postawił na szafie archiwizacyjnej. Fosse zostawił ich samych. Dlaczego chciałaś, żeby przydzielono cię właśnie tutaj? spytał Blix, robiąc porządek na biurku. Kowic usiadła. Bo właśnie tutaj będę mogła najlepiej wykorzystać swoje kwalifikacje, odparła szybko. Robić to, do czego najlepiej się nadaje. To znaczy, zbierać informacje, analizować sprawy, tworzyć hipotezy, myśleć kreatywnie, podważać uznane prawdy i szukać alternatywnych rozwiązań wyliczyła jednym tchem, to znaczy prowadzić śledztwa. Blix przyjrzał się jej, obracając długopis między palcami. Jej odpowiedź brzmiała jak wykuta na pamięć regułka z podręcznika, coś, czym mogła zaimponować Fosemu. Byłoby świetnie, gdyby przy okazji udało ci się rozwiązać kilka spraw, skomentował i wsunął długopis do ust. Położyła na blacie cienką, przezroczystą teczkę, którą dostała z działu technologii informacyjno-komunikacyjnych i włączyła komputer. Usiadła i czekała, aż sprzęt się uruchomi. Szybko sprawdziła telefon komórkowy, ale natychmiast go odłożyła. To jak to jest mieć Fosego za szefa? Spytała. Bezpośrednia, pomyślał Blix. Kolejna cecha nowej koleżanki. Przełknął odpowiedź, którą miał na końcu języka i rzekł krótko: W porządku. W porządku? Tak, potwierdził, nie rozwijając wypowiedzi. Prawda była taka, że Fosse i on mieli kompletnie różne podejście do pracy policyjnej. Najprościej można to było opisać słowami teoria i praktyka. Fosse kierował się przepisami, a Blix przeczuciem. Chciał, żebym ci pokazał, jak pracujemy powiedział pochylił się nad biurkiem podniósł przypadkowy stos teczek z aktami sprawy i upuścił go na jej blat właśnie tak się u nas pracuje wyjaśnił uśmiechając się przepraszająco jedna sprawa na raz witamy w wydziale rozdział 5 emma wysiadła na przystanku przy Jomfrubroten. Czas spędzony w tramwaju wykorzystała maksymalnie. Po kilku telefonach do znajomych z TV-2 wiedziała już, że stacja zamówiła taksówkę, która miała odebrać sonię Nordstrom spod jej domu o godzinie 7.20. Emma dostała nawet nazwisko i numer telefonu kierowcy Daniel Kram. Ale przez cały czas włączała się automatyczna sekretarka. Przez ostatnie 10 minut jazdy tramwajem przekartkowała początkowe rozdziały książki. Nie było wątpliwości, że autobiografia Nordstrom zelektryzuje opinię publiczną. Była sportsmenka, obsmarowała inne zawodniczki, trenerów i członków własnej rodziny. Nie mówiąc o tym, że jednego z trenerów oskarżyła o to, że wykorzystywał ją seksualnie. Telefon zadzwonił dokładnie w chwili, gdy Emma przechodziła na drugą stronę Kongswein. – Tu Daniel Kram. Dzwoniła pani do mnie? – Tak. Odpowiedziała i wyjaśniła, kim jest. Dziękuję, że pan oddzwonił. Chodzi o kurs, który miał pan wykonać dziś rano. Miał pan odebrać sonię Nordstrom sprzed przed jej domu w Ekeberg o godzinie siódmej dwadzieścia. Zgadza się? Zgadza, ale nie wykonałem tego kursu. Emma zmarszczyła czoło. Stałem przed jej domem co najmniej 15 minut, ale ona się nie pojawiła. Zadzwonił pan do niej? Owszem, ale włączyła się automatyczna sekretarka. Wysiadłem z taksówki i zadzwoniłem do drzwi, ale nie wyszła, więc odjechałem. Emma zastanawiała się, czy jest jeszcze coś, o co powinna go zapytać, ale nic nie przychodziło jej do głowy. Podziękowała i zakończyła rozmowę. Stanęła przed okazałą willą Soni Nordstrom położoną tuż przy samej Kongsvajen. Na no oko działka liczyła minimum 400 metrów kwadratowych. Posiadłość miała też duży, pomalowany na biało garaż. Przed jedną z bram garażowych leżały materiały budowlane, przykryte plastikiem i resztkami opakowań z prac remontowych. Brązowe, skompresowane kartony. Brama była otwarta. Emma pomyślała, że Nordstrom mogła pojechać gdzieś dziś rano lub wczoraj wieczorem. Po prostu dała nogę. Zwiała. Całodzienna promocja książki, tak jak ją przedstawił Amund Zimmer, mogła skutecznie odstraszyć, nawet jeśli przywykło się do bycia w centrum uwagi. Emma weszła na wyasfaltowany podjazd i ruszyła w stronę domu. Zatrzymała się przed drzwiami i zadzwoniła. Usłyszała dźwięk dzwonka dolatującego z wnętrza willi. Żadnej odpowiedzi. Ponowiła próbę, ale efekt był ten sam nikt nie otwierał. Cofnęła się o kilka kroków i spojrzała w okna na pierwszym piętrze. Żadnej twarzy wychylającej się z za firanki. Żadnego dźwięku. Jeszcze raz zadzwoniła do drzwi. Nic. Kompletna cisza. Pod wpływem nagłego impulsu nacisnęła klamkę. Ku jej zaskoczeniu drzwi nie były zamknięte na klucz. Puściła klamkę, ale drzwi powoli same się przed nią otworzyły. Zrobiła krok naprzód i wsunęła głowę do środka. Duży przedpokój był wyłożony ciemnymi kafelkami. Nieco dalej na podłodze zobaczyła coś błyszczącego i zmarszczyła czoło. To był przewrócony stojak na ubrania, a przed pustą ramą wielkiego lustra leżały okruchy szkła. Zawołała: Pani Nordstrom. Nasłuchiwała, ale nikt się nie odezwał. Odgłos butów stukających o wykafelkowaną posadzkę niósł się echem po domu. Halo! krzyknęła. Zauważyła, że jej głos drży, lecz mimo to ruszyła w stronę dużego holu z kafelkami ułożonymi w szachownice. Pilnowała, żeby nie stanąć na szkle z rozbitego lustra. Z holu można było dostać się schodami na piętro. Pod wysokim sufitem wisiał żyrandol. Światło było zapalone. Emma nie przestawała wołać Nordstrom. Zajrzała do kuchni. Wszystko było eleganckie: jasne blaty i fronty szafek, kuchenka i lodówka ze stali szczotkowanej. Tu również podłoga była wyłożona ciemnymi kafelkami, szafki pełne butelek wina. Na olbrzymim stole wazon ze świeżymi kwiatami. Na blacie dwa kieliszki po winie, tuż obok egzemplarza wiecznej jedynki. Emma jeszcze raz zawołała Nordstrom, ale nie usłyszała żadnej odpowiedzi, chociaż nie. Coś usłyszała. Opuściła kuchnię i podążając za dźwiękiem, weszła do salonu. To stamtąd dolatywał dźwięk, a dokładniej ze stojącego tam włączonego telewizora, jakiś kanał sportowy. Na środku ekranu wisiał numer startowy przyczepiony kawałkiem taśmy klejącej. Numer jeden. Emma przyglądała mu się przez kilka sekund. Dziwne pomyślała. Wzięła do ręki pilot i wyłączyła telewizor. Cisza, która nastąpiła, aż dzwoniła w uszach. Pani Nordstrom? Jej głos był ledwo słyszalny. Spróbowała jeszcze raz, głośniej. Wciąż nic. Nagle poczuła, że nie ma ochoty tam być, że musi wyjść, szybko. Gdy znalazła się na zewnątrz, znowu oddychała normalnie. Zamknęła za sobą drzwi i zaczęła się zastanawiać, co powinna zrobić. Spod krzewu wyszedł kot i zniknął za rogiem domu. Emma wyjęła telefon i wybrała numer kaspra. Kasper Bieringbo był duńskim dziennikarzem, którego spotkała kilka miesięcy temu w Göteborgu na seminarium z dziennikarstwa cyfrowego. Wszelki duch. Rzekł Kasper grubym ochrypłym duńskim. Cześć, przywitała się. Jesteś zajęty? Teraz już tak, uśmiechnęła się. Poczuła, że oblewa się rumieńcem. Dzięki za nasze ostatnie spotkanie, powiedział. To było wieki temu. To prawda. Bardzo miło to wspominam. Oczami wyobraźni ujrzała jego czarne loki i wytrenowane nagie ciało, niemal usłyszała jego zaraźliwy śmiech, ale nie było nic więcej do dodania. Owszem, mieli zbliżenie, które trwało do późnej nocy, a właściwie do późnego rana, bo dopiero wtedy dopadło ją zmęczenie i wśliznęła się do własnego łóżka. Potrzebuję Twojej pomocy, powiedziała zmieniając temat, Twojej rady. O co chodzi? Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z dziennikarstwem śledczym, zaczęła. A ty tak. Słucham. Masz jakieś doświadczenie w sprawach zaginięć? Prawdę mówiąc, teraz cała Dania żyje taką sprawą. Naprawdę? Tak, chodzi o piłkarza, który zaginął trochę ponad tydzień temu. Może o nim słyszałaś? Nie słyszała. Nie pasjonowała się piłką nożną. W czym problem? Spytał. Nie była pewna, jak szczegółowo opisać zaistniałą sytuację. Powiedziała, że Nordstrom nie pojawiła się w programie TV2. W paru zdaniach przybliżyła wygląd jej domu, nie zdradzając, o kogo chodzi. Obawiam się, że coś jej się stało, zakończyła. Po drugiej stronie przez dłuższą chwilę panowała cisza. Emma domyśliła się, że Kasper siedzi w swoim fotelu, w siedzibie ricał i drapie się po głowie. W takim razie nie masz wyjścia, musisz zadzwonić na policję, stwierdził, i musisz im powiedzieć, że byłaś w środku. Jeśli to zatajesz, możesz mieć później poważne problemy. Podziękowała za radę. Policja na pewno potraktuje Twoje zgłoszenie poważnie, zwłaszcza jeśli sprawa dotyczy znanej osoby. dodał. Zapadła cisza. A tak poza tym, co u ciebie słychać? W porządku, odparła. Nie wybierasz się w najbliższym czasie do Kopenhagi? Uśmiechnęła się. Nie sądzę, odpowiedziała. Szkoda. Tak, przyznała mu w myślach rację. Szkoda. Muszę już kończyć, powiedziała i podziękowała za pomoc. Przez krótką chwilę stała z zamkniętymi oczami, potrząsając głową. O Boże, zachowała się jak kompletna idiotka. Kopenhaga z Kasprem mogła być wspaniałą przygodą. W każdym razie, do momentu, aż pojawi się pytanie, gdzie będzie spała. Szum samochodów przejeżdżających Kongswain wyrwał ją z zamyślenia. Okej, okay, powiedziała do siebie i nabrała głęboko powietrza. A potem zadzwoniła na policję. Rozdział szósty. W kieszeni Bliksa zawibrował telefon. Policjant wyjął go i spojrzał na wyświetlacz. Dzwoniono z numeru, który zapisał jako TV Ekhoff. Eckhoff pracował przy produkcji godnego zwycięzcy i był jednym z twórców programu. Podczas nagrań pełnił funkcję pośrednika między uczestnikami i ich rodzinami. Tu Blix, powiedział odbierając telefon, z tej strony Ewen Eckhoff przedstawił się mężczyzna. Enter Entertainment. Blix odsunął fotel od biurka i odwrócił się bokiem. Rzadko czuł obrzydzenie, rozmawiając z ludźmi, ale w sposobie bycia Eckhoffa było coś odrażającego. Jego głos, jakby za wszelką cenę usiłował sprzedać coś, czego Blix wcale nie chce kupić. – Chodzi o wieczorny przekaz na żywo – wyjaśnił tamten. Blix wyobraził sobie Iselin na kanapie razem z prowadzącym program, to jak kamera od czasu do czasu robi zbliżenie jej i tego jej nowego kochasia. Nie opuścili ani jednego wieczoru z transmisją na żywo. Producentom bardzo zależało na tym, żeby na widowni byli obecni krewni i przyjaciele uczestników zarówno po to, by móc pokazać ich reakcje i emocje, jak i po to, by zaopiekowali się uczestnikiem, który w wyniku głosowania widzów wyleci z programu. – Rozmawiałem z Iselin – kontynuował Eckhoff – chciałaby zobaczyć pana w studiu dziś wieczorem. – Tak powiedziała? W każdym razie powiedziała w porządku, gdy jej to zaproponowałem. Poprawił się. Blix poczuł wzruszenie. Był gotowy potraktować gest córki jako wyciągnięcie ręki na zgodę, ale postanowił się wstrzymać. Zobaczę, czy dam radę przyjść, odparł. Musimy zarezerwować miejsca na widowni, więc byłoby świetnie, gdyby dał mi pan znać. W porządku, muszę kończyć. Rozłączył się, przysunął fotel do biurka i rzucił okiem na Kowic, zanim zajął się pracą na komputerze. W pokoju zjawił się Fosse, trzymał kartkę wyrwaną z notesu i z ważną miną ruszył prosto w stronę Kowic i Blixa. Śledczy poczuł irytację. Musicie przyjrzeć się sprawie zaginięcia, powiedział komisarz. Dlaczego Krimwakta się tym nie zajmie? Spytał Blix. Poprosili nas o to. Wyjaśnił Fosse. Wszyscy z pracują w terenie. A patrole? Uziemione w centrali operacyjnej z przybliżonym czasem reakcji do 90 minut. Pomachał kartką. Zaginięcie zgłosiła dziennikarka, a zaginiona to Sonia Nordstrom. Mówił dalej. To będzie źle wyglądało, jeśli nie zareagujemy od razu. Kowic wstała i odebrała kartkę. Suwerenna Sonia, skomentowała wydawała się podekscytowana zleceniem. Dziennikarka? Zaprotestował Blix. Nie powinniśmy zaczekać na zgłoszenie od kogoś z rodziny, zanim podejmiemy interwencję? Nordstrom nie pojawiła się dzisiaj w radiu ani w telewizji, gdzie miała udzielić wywiadu i nikogo o tym nie uprzedziła. Dziennikarka jest teraz u niej w domu i twierdzi, że drzwi nie były zamknięte na klucz, ale w środku nikogo nie ma. Pojedźcie tam i sprawdźcie to dokładnie. Kowic już zdążyła włożyć kurtkę. Foseł uśmiechnął się do niej przymilnie, po czym odwrócił się i poszedł delegować kolejne zadania. Bliks podniósł się powoli, ciężko wzdychając. Rozdział siódmy Policja kazała jej czekać. Emma usiadła najpierw na schodach, ale czuła się nieswojo, siedząc plecami do pustego domu, więc przeniosła się na ławkę z kutego żelaza stojącą blisko wejścia. Wyjęła z torby laptopa i sprawdziła internetowe wydanie gazet. Wszystkie pisały o autobiografii Nordstrom. Na dopingu brzmiał tytuł artykułu w Wege. Tytuł odnosił się do najzagorzalszej rywalki Nordstrom w całej jej karierze Cecilie Croxeter. Materiał ilustrowało zdjęcie Croxeter stojącej na najwyższym podium po zwycięstwie w maratonie berlińskim, w roku, w którym Nordstrom nie startowała. Cały artykuł poświęcony był oskarżeniom Nordstrom pod adresem rywalki. Nordstrom twierdziła, że wiele razy widziała, jak krokseter bierze zastrzyki, a poza tym powoływała się na czeskiego lekarza konkurentki, który miał sugerować, że krokseter stosuje doping wydolnościowy. Dagbladet również pisała o tej sprawie, a dodatkowo redakcji udało się skontaktować z adwokatem krokseter, który stwierdził, że zarzuty wobec jego klientki są wyssane z palca, a ich autorka poniesie surowe konsekwencje. Emma wycięła trochę z obu artykułów i połączyła je w jedną spójną całość. Rzadko korzystała z takich dróg na skróty, ale wiedziała, że Anita Grunwald czeka na jej materiał. Kompilacja cudzych tekstów zajęła jej tylko kilka minut, ale zanim kliknęła opublikuj, obiecała czytelnikom, że w ciągu dnia dostarczy więcej sensacyjnych artykułów dotyczących autobiografii Nordström. Potem szybko wypisała najważniejsze punkty związane z oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne i przypomniała sobie, że musi zapytać kogoś ze środowiska lekkoatletycznego, o którego trenera może chodzić, bo w książce nie został on wymieniony z imienia i nazwiska. Do gwałtu miało dojść, gdy Nordstrom miała zaledwie 15 lat. Potem Emma weszła na stronę wydawnictwa, gdzie na samej górze kusiła czytelników wideo prezentacja wiecznej jedynki. Po serii szybko następujących po sobie zdjęć, dokumentujących karierę Nordstrom przy akompaniamencie rydwanów ognia Wangelisa rozległ się głęboki, męski teatralny głos. Gdy Sonia Nordstrom miała zaledwie cztery lata, jej ojciec, który już wtedy odkrył talent córki do biegania, zadał jej pytanie: Czy chcesz być najlepsza na świecie? Tak, odparła Sonia. W takim razie musisz mnie słuchać, rzekł ojciec. Tak, odpowiedziała. Czternaście lat później Sonia Nordstrom zdobyła swój pierwszy medal na mistrzostwach świata, po nim otrzymała jeszcze dwanaście innych, ale za sukces musiała słono zapłacić. W tej jakże szczerej autobiografii Sonia Nordstrom opowiada o swoich zwycięstwach i porażkach, o przyjaciołach i wrogach, a przede wszystkim o skomplikowanych relacjach ze wszystkimi, którzy się do niej zbliżyli. Potem pojawiły się nowe ujęcia. Nordstrom na najwyższym podium, wiwatująca, triumfująca, ale zawsze z pewną rezerwą, jakby nie chciała sobie pozwolić na pełen luz, na niekontrolowane świętowanie. Na razie żadna z gazet nie wspominała o tym, że Nordstrom zaginęła. Emma rzuciła okiem na dom, otworzyła program wydawniczy i zaczęła tworzyć wersję roboczą nowego artykułu. Nagłówek składał się z jednego słowa, Zaginiona. Rozdział ósmy. Furtka skutego żelaza była otwarta i wiatr szarpał nią w przód i w tył. Blix wjechała na chodnik i zaparkowała tuż przy ogrodzeniu. Kowic spojrzała na kartkę, którą dostali od fosego. Dziennikarka nazywa się Emma Ram, powiedziała. Pracuje w News, no. Blix poczuł ucisk w przeponie. – Co powiedziałaś? – spytał ochrypłym głosem. Kowic powtórzyła imię, nazwisko i miejsce pracy dziennikarki. Blik przełknął ślinę. – Mocno? – Wiele razy. – Czy coś się stało? – spytała. Nie odpowiedział. Dopiero gdy napotkał pytające spojrzenie Kowic, chrząknął. – Hm? – pytałam. – Czy coś się stało? Nagle ochropnie zbladłeś. Potrząsnął przecząco głową i wskazał dłonią drzwi na znak, że ma wysiąść z samochodu. Chwilę trwało, zanim sam podniósł się z fotela kierowcy. Było mu gorąco i poczuł wyraźną ulgę, kiedy wiatr owionął mu twarz. Mimo to zachwiał się i musiał zrobić dodatkowy krok, żeby nie upaść. Przetrzymał się figury na szczycie furtki i tak mocno zacisnął wokół niej palce, że aż zbielały mu kostki. Wbił wzrok w dziewczynę, która siedziała na ławce przed wejściem do domu. Poprosił kowic, żeby poszła przodem i objęła dowodzenie. Czuł, jak serce mu wali i robi mu się gorąco pod pachami. Emma Ram wstała i przywitała się z policjantką, która odsunęła się nieco w bok i przedstawiła bliksa. Śledczy wyciągnął rękę na powitanie, mając nadzieję, że dziewczyna nie zwróci uwagi na to, jak bardzo był spocony. – O której pani tu przyjechała? – spytała Kowic. – Czterdzieści minut temu – odparła Emma. – Drzwi nie są zamknięte na klucz, ale Soni Nordstrom nie ma w domu. Flix przyjrzał się Ram. Blond włosy miękko opadające na ramiona. Niebieskie oczy, przenikliwe spojrzenie. Wąski nos i wyraźnie zaznaczone kości policzkowe. Równe, białe zęby. – Była pani w środku? – spytała policjantka. Tak, zajrzałam, wyjaśniła Emma. W przedpokoju jest zbite lustro. Kowic i Blix wymienili błyskawiczne spojrzenie. To znaczy, że nie ma pani stuprocentowej pewności, że Sonii Nordstrom nie ma w domu. Pytanie zadała kowic. Ram odpowiedziała nieco zawstydzona. Właściwie nie, Blix odchrząknął. Wchodzimy. Proszę tu zaczekać, poleciła Emmie policjantka i ruszyła za partnerem. Blix starał się skupić wyłącznie na pracy. Zawołał halo w głąb wyłożonego kafelkami przedpokoju. Jesteśmy z policji, Kowiec wskazała przewrócony wieszak na ubrania i zbite lustro. Pokój za pokojem, powiedział Blix. Przeszukali cały dom. Za każdym razem, gdy zbliżali się do kolejnych drzwi, byli przygotowani na to, że znajdą Nordstrom. W wannie z przeciętymi tętnicami zwisającą z żyrandola w salonie albo z pustą fiolką po tabletkach przy łóżku ale nigdzie jej nie było ani na parterze ani na piętrze ani w piwnicy chociaż w garażu stał jej samochód blix sprawdził szopę na narzędzia a kowic w tym czasie odbyła rozmowę z emmą ram dla pewności zrobił rundkę po ogrodzie, po czym wyjął z kieszeni telefon. Wiedział, że powinien zadzwonić do Fosego, ale nie był w stanie z nim teraz rozmawiać. Zamiast tego wybrał numer do Tiny Abelwick i wyjaśnił jej, gdzie są i co zobaczyli. Mam złe przeczucia, oznajmił. Możesz poprosić Ann Marie, żeby tu przyjechała i dokonała oględzin miejsca zdarzenia? I zanim Abelwik zdążyła odpowiedzieć, dodał. I chciałbym, żebyście zaczęli badać sprawę od środka, ty i Wibę, żebyście namierzyli telefon Nordstrom, skontaktowali się z jej rodziną i prześwietlili grono jej przyjaciół i znajomych. To co zwykle, Dam znać, jak coś ustale, obiecała Abelwik. Blix zakończył rozmowę i ruszył w stronę domu. Pani prosi o komentarz, powiedziała Kowicz, wskazując głową Emmę, która notowała coś w swoim notesie, zanim do niego podeszła. Do artykułu, który pisze, wyjaśniła Emma. Blix przyjrzał się jej uważnie. Przez głowę przelatywały mu setki myśli i trudno mu było uchwycić choćby jedną z nich. Dlatego starał się odsunąć je od siebie i skupić wyłącznie na tym, co tu i teraz. Jak oceniają państwo sprawę zaginięcia Sony Nordstrom? Spytała. Za wcześnie na wyciąganie wniosków. Odchrząknął i dodał. Ale podjęliśmy wstępne czynności. Jakie czynności? Rutynowe, odparł, żeby nie wdawać się w szczegóły. To znaczy, że wszczęliście dochodzenie? Przytaknął. Może pan powtórzyć swoje nazwisko? Spytała. Przepraszam, wiem, że już pan się przedstawiał, ale jakoś mi to umknęło. Zawahał się. Aleksander Blix, powiedział po chwili. Emma zanotowała. Nic nie wskazywało na to, żeby jego nazwisko coś jej mówiło. Pisane przez K czy X? Przez X, odparł. Dwa razy X. Aleksander i Blix. Mogę zacytować pana słowa, że wszczęto dochodzenie w sprawie jej zaginięcia? Blix napotkał jej spojrzenie. Przytaknął. Proszę. Powiedział i wyjął własny notes. Nagryzmolił swój numer telefonu i podał go dziennikarce. Może pani zadzwonić, lub skontaktować się, jeśli będzie pani miała więcej pytań. Podziękowała, odwróciła się i odeszła. Blix stał i patrzył za nią. Gdy zniknęła, zamknął oczy na kilka sekund i skupił się na oddechu. Policzki mu płonęła, między łopatkami spływał pot. Co robimy? spytała kowic. Czekamy na techników, odparł nie odwracając się w jej stronę. A do tego czasu przejdziemy się po sąsiadach. Może ktoś coś widział? Rozdział dziewiąty. Emma zbliżała się do końca wiecznej jedynki. Sprzed domu Soni Nordstrom pojechała prosto do swojej ulubionej, małej i ciasnej kawiarni na rogu Placu Sofii i Fryden Lungata Kalle Likerale. Wiele artykułów, które opublikowała, powstało przy stoliku w rogu na pierwszym piętrze. Czytając książkę odniosła wrażenie, że Nordström bardzo się postarała, żeby zniszczyć swoją reputację. Rzucała oskarżenia na prawo i lewo, niektóre ostre i oszczercze, które bez wątpienia zakończą się pozwami sądowymi. Emma miała nadzieję, że Nordstrom dysponowała dowodami na to wszystko, co wyjawiła opinii publicznej i że przed publikacją książki wydawnictwo dokonało gruntownej oceny prawnej, bo jeśli nie, to mogło mieć poważne kłopoty. Media rzuciły się na sprawę zaginięcia. Niektóre skopiowały fragment artykułu Emmy, w którym cytowała Aleksandra Blixa, na szczęście powołując się na oryginalne źródło. Zainteresowanie sprawą rosło z minuty na minutę, również w mediach społecznościowych. Coraz więcej osób było zaniepokojonych tym, co się stało z Nordstrom, narodową ikoną. Pytanie brzmiało: co teraz? Emma wróciła do początku książki. Nordstrom napisała ją we współpracy z dziennikarzem sportowym Stianem Josefsonem, człowiekiem, który dwa lata wcześniej odebrał odprawę w Aftenposten, gdy redakcja gazety dokonała cięć kadrowych. Emma postanowiła do niego zadzwonić. Przy sąsiednich stolikach nikt nie siedział, więc włożyła słuchawki do uszu, po czym odszukała właściwy numer. Głos mężczyzny po drugiej stronie był zniecierpliwiony i zrezygnowany. Zaraz wyłączę telefon. Nie, nie mam pojęcia, gdzie ona może być i nie, nie skomentuję treści książki. Okej? Okay. Dziennikarz chciał się jak najszybciej rozłączyć. Podoba mi się książka, powiedziała spontanicznie. Jest dobrze napisana. Domyślam się, że to pan ją napisał, a nie Nordstrom. Na moment zapadła cisza. Tak, owszem, dziękuję. Emma włączyła nagrywanie. To musiała być interesująca praca. Skomentowała. Bardzo się starała, żeby jej głos zabrzmiał słodko i przymilnie. Z doświadczenia wiedziała, że pochlebstwo może otworzyć i skłonić do mówienia nawet największego milczka. Ponieważ Josefsson nie odpowiedział od razu, dodała szybko: Czy mogłabym spytać, w jaki sposób otrzymał pan to zlecenie? Czy to wydawnictwo skontaktowało się z panem? Czy znał pan Sonnie Nordstrom na tyle dobrze, że szczerze mówiąc, to była moja propozycja. Powiedział. Mój pomysł. To znaczy, że zwrócił się pan do wydawnictwa i, nie, urabiałem Sonię całymi miesiącami, zanim w końcu się zgodziła, a właściwie to było nagle stracił zapał. Po co pani dzwoni? Mam wrażenie, że żałuje pan tej decyzji, powiedziała. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. Trochę. Głównie z powodu tego całego zamieszania. Nie spodziewałem się, że urwał w pół zdania że co nic takiego powiedział w końcu czy miał pan dzisiaj kontakt z sonią spytała gdy minęło kilka sekund nie i nie ma pan pomysłu gdzie może teraz być żadnego kiedy rozmawiał pan z nią ostatnio wczoraj wieczorem i jak się zachowywała inaczej niż zwykle nie była sobą zachowywała się zupełnie zwyczajnie poza tym że Znowu nie dokończył zdania. Poza tym, że co? Nie, nic. Usłyszała jakieś dźwięki w tle. Głosy, hałas. Josefson był gdzieś na zewnątrz. Rozmawialiście o promocji książki, o strategiach marketingowych? prychnął z pogardą. Myśli pani, że ja brałem w tym udział? Zrozumiała, że Josefson zamierza odpowiedzieć na własne pytanie i dlatego milczała. Posłużyła się mną tak jak wszystkimi innymi mówił dalej. Zresztą wydawnictwo również potraktowało mnie przedmiotowo. Mają gdzieś, co ja o tym myślę. Czekając z nadzieją, że dziennikarz rozwinie swoją wypowiedź, Emma rysowała bazgroły w notesie. Na próżno. A więc nie wie pan, gdzie może być teraz Sonia. Nie, i nie obchodzi mnie to. Zrobiłem, co do mnie należało i nie mam czasu dłużej z panią rozmawiać. Rozłączył się. Emma siedziała i przez chwilę wpatrywała się w telefon. Zanim odłożyła go na stół. Stjanni Josefson był zły, pomyślała, obrażony. A przecież nie tak rzadko zdarzało się, że współautor autobiografii, odgrywający taką rolę jak Josefson w wiecznej jedynce, był pomijany i ignorowany, kiedy książka trafiała do rąk czytelników. Historia Josefsona była jej czwartym wpisem o Nordstrom. Chociaż wszystko co dotyczyło książki było rzecz jasna mniej interesujące od zagadki zaginięcia jej autorki. I Emma i czytelnicy news no chcieli się dowiedzieć co się z nią stało. Wyjęła kartkę z numerem telefonu Aleksandra Blixa i bawiąc się nią zastanawiała się czy nie jest za wcześnie na kontakt ze śledczym. Chociaż sam jej to zaproponował Postanowiła, że najpierw wyśle mu SMSA, żeby nie pomyślał, że jest zdesperowana albo natrętna. Zadzwonić mogła później. Rozdział dziesiąty. Rozpytywanie po północnej stronie na niewiele się zdało. Większość sąsiadów była w pracy, za to starsza pani mieszkająca dwa domy dalej twierdziła, że widziała mężczyznę w czarnym samochodzie, który wielokrotnie odwiedzał sonię Nordstrom. Wnuk starszej pani prowadził salon samochodowy i jeździł autem tej samej marki. Chodziło o Volkswagena Tiguana. To była jedyna informacja, jaką Blix miał zapisaną w notesie, gdy wrócił do domu Nordstrom, żeby spotkać się z ann Marią Sarą. Technik kryminalistyki wjechała tyłem przez bramę i zaparkowała dużą furgonetkę tuż przy wejściu do budynku. Blix wprowadził ją krótko w sprawę, podczas gdy pozostali członkowie zespołu przygotowali sprzęt. Powiedział też, co zaobserwował w trakcie pobieżnego przeszukania domu i wyjaśnił, które pomieszczenia już sprawdzili. Moim zdaniem to wygląda na uprowadzenie zakończył. Sara odpowiedziała skinieniem głowy, zanim włożyła biały, zakrywający całe ciało kombinezon ochronny. Uchodziła za osobę małomówną, lecz przy tym dokładną, systematyczną i skupioną na pracy. Blix lubił z nią pracować. Zadzwonił telefon, numer, który miał zapisany jako dziennikarz. Blix odrzucił połączenie. Kowic zakończyła rozpytywanie sąsiadów. Możliwe, że coś mamy, powiedziała, wskazując głową sąsiednią posesję. Wczoraj późnym wieczorem przed domem Nordstrom stał samochód. Jaki? Sąsiad, z którym rozmawiałam, tylko go słyszał. To było po tym, jak położył się spać, więc nie sprawdził tego dokładnie. Samochód przyjechał, przez kilka minut stał z włączonym silnikiem, a potem odjechał. Znowu zadzwonił telefon Bliksa. Dziennikarz. Bliks wyłączył dźwięk i pozwolił, żeby komórka wibrowała w kieszeni kurtki. O której to było? spytał. Tuż po URIX na NRK. Sąsiad oglądał program, zanim poszedł spać. To znaczy? Sprawdziłam porę emisji. URIX skończył się wczoraj o wpół do jedenastej. Blix odwrócił się, wyjrzał na ulicę i zobaczył dwóch gapiów stojących przed domem. Czy w pobliżu są jakieś punkty poboru opłat? Sprawdzę to, odpowiedziała notując pytanie. Mamy tu coś jeszcze do zrobienia? Ostatnią rzecz. Odparł. Wszedł po schodach na piętro i przywołał Sarę. Kobieta ściągnęła z ust maskę ochronną. W kuchni leży egzemplarz jej książki, powiedział. Potrzebuję go. Sara wbiła w niego wzrok. Chcesz, żebym usunęła ją z miejsca zdarzenia? Nie sądzę, żeby ktoś uderzył Nordstrom w głowę jej własną książką. Sara namyślała się przez dwie sekundy. Pozwól mi zrobić najpierw kilka zdjęć odpowiedziała i zniknęła w głębi domu. W kieszeni kurtki Blixa po raz kolejny zawibrował telefon. Blix wyjął go i zobaczył, że przyszło również wiele wiadomości. Jedna pochodziła od TV Ekhoffa, który pytał, czy Blix podjął decyzję w sprawie wieczornej emisji programu. Podjął, chciał tam być, ale Sonia Nordstrom mogła mu to utrudnić. Już miał wysłać Eckhoffowi odpowiedź, gdy nagle zjawiła się Anne Marie z książką Nordstrom schowaną w torebce strunowej na dowody rzeczowe. Mogłeś zajrzeć po drodze do księgarni, kupić egzemplarz jej książki, powiedziała podając mu torebkę. Dzięki mnie wydział zaoszczędzi kilka koron, uśmiechnął się. Telefon nie przestawał dzwonić. Tym razem Gard Fosse. Blix westchnął i przesunął kciuk w prawo na wyświetlaczu. – Słyszałem, że wszcząłeś dochodzenie – powiedział szef. – To jeden z przywilejów, które nadal mi przysługują w tej pracy. Odparł złośliwie Blix. Przynajmniej raz nie otrzymał natychmiastowej riposty. No – Właśnie zjawiła się Sara. Oznajmił i ponownie rzucił okiem na ulicę, gdzie wśród grupki gapiów rozpoznał twarz dziennikarza z Daxa Wisen. Możesz przysłać tutaj patrol? Pomógłby nam trzymać w ryzach ciekawskich. Minęło kilka chwil, zanim Fossa odpowiedział. — Zobaczę, czy któryś jest wolny. Odchrząknął i wydusił z siebie to, co było prawdziwym powodem, dla którego zadzwonił do Bliksa. — Jeśli chodzi o prasę, to biorę to na siebie. Śledczy uśmiechnął się. Oczywiście, odparł zaskoczony tym, że w jego głosie nie było słychać ironii. Coś jeszcze? Znowu zawibrował telefon. Informuj mnie na bieżąco, poprosił Fosę i zakończył rozmowę. Blix stał z telefonem w dłoni i przeglądał ostatnie wiadomości. Jeden z SMS-ów został wysłany z nieznanego numeru. Coś nowego w sprawie Sony Nordstrom? Emma Ram, News. No. Już miał go zignorować, tak jak pozostałe, ale zmienił zdanie i odpisał szybko: Jeszcze nie. Proszę, powiedział, wręczając z torebkę dowodową z książką Nordstrom. Przeczytaj ją i zobacz, czy jest w niej coś, co mogłoby nas zainteresować. Ruszyli w stronę samochodu. Kiedy wsiadali, przyszła nowa wiadomość z tego samego numeru. Zapomniałam powiedzieć, że jej telewizor był włączony. Ja go wyłączyłam. Tym razem nie odpowiedział, ale zapisał jej numer jako Emma. Rozdział 11. Blix odstawił talerz, wytarł usta wierzchem dłoni i zalogował się na stronie godnego zwycięzcy. Klikał na poszczególne kamery przesyłające obraz na żywo, wygrzebując paznokciem resztki jedzenia z pomiędzy zębów. Połączenie internetowe było tak powolne, że trochę trwało, zanim pojawił się obraz z każdej kamery. Znalazł Iselin na dziedzińcu. Siedziała na ławce przykryta kocem. Spoglądała przed siebie. Przez moment sądził, że obraz się zawiesił, ale wtedy Iselin podniosła rękę i potarła oko. Kowic z impetem opadła na fotel obok niego. Jeden punkt poboru opłat jest na Kongswaen, a drugi na Sans oznajmiła. Blix zamknął okno strony internetowej. Dostanę wykaz wszystkich pojazdów, które przejechały tamtędy wczoraj wieczorem i dziś w nocy, mówiła dalej. Nie robię zdjęć samochodom, ale spróbuję namierzyć okoliczne stacje benzynowe i inne obiekty z monitoringiem. Blix przytaknął. Kowic sama się napędzała. Nie trzeba jej było prowadzić za rękę. Wystarczyło jedynie udzielić paru praktycznych wskazówek, na przykład, gdzie przechowują materiały biurowe i z kim należy porozmawiać, kiedy skończy się kawa. Nieczęsto miał takiego farta. Szukaj czarnego Volkswagena Tiguana, powiedział. Odwiedził ją ktoś poruszający się takim autem. Na drugim końcu pokoju stanął Fosse i wskazał na nich palcem. – Odprawa w moim gabinecie – oznajmił. Blix odetchnął głęboko, wstał i ruszył za COVID. Przy stole konferencyjnym siedział już Nikolaj Wibe. Był to rosły mężczyzna, o kilka lat młodszy od Blixa, z doświadczeniem w obserwacji operacyjnej. Cechował go niechlujny wygląd i bezpretensjonalny sposób bycia. Policyjna prawniczka, Pia Nukleby, również była na miejscu. To ona zajmowała się sprawą zaginięcia Nordstrom od strony prawnej. – Abelwick wkrótce do nas dołączy – powiedział Fosse, siadając za szerokim biurkiem. – Co już wiemy? Blix zajął swoje stałe miejsce przy krótszym boku stołu, najbliżej drzwi i spojrzał na szefa.